Steam, Origin, Uplay, GOG, Battle.net, Epic Game Store czy Rockstar Games Launcher. Zrobiło nam się tego naprawdę sporo przez lata. Dystrybucja cyfrowa to już dla nas chleb powszedni i chyba naprawdę ciężko nam wyobrazić sobie grania w komputer bez jakiegokolwiek launchera. A już w szczególności bez lubianego przez wszystkich i kuszącego wiecznie promocjami Steama, należącego do wujaszka Gabe'a Newella. Może wiecie, a może nie, ale podczas premiery Steam Decka wujaszek Newell sam osobiście kilka tych konsol, czy tam mini PC, dostarczył osobiście do rąk własnych. Ach, ten moment, kiedy korporacje pokazują jednak ten ludzki pierwiastek. Nie to co Nintendo. Cześć wam, ja jestem Kairos i spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać sobie o dystrybucji cyfrowej gier. Jej plusach, ale też i minusach. Minusach, które skutecznie przekonują mnie, by gracić sobie mieszkanie pudełkami. To dopiero jeden regał. Można zaryzykować stwierdzenie, że dystrybucja cyfrowa nie jest wynalazkiem XXI wieku, choć w naszym stuleciu naprawdę prężnie się rozwinęła dzięki szeroko pojętej informatyzacji i co rusz jesteśmy bombardowani doniesieniami o jakichś rekordowych statystykach, m.in. ze Steama. Przyznam szczerze, że myśląc o początkach cyfrowej dystrybucji gier, mam przed oczami okolice 2011 roku, no i właśnie Steama, choć i sam Steam zaczął powstawać o wiele wcześniej, bo w okolicach 2002 roku, pierwotnie jako platforma od co do aktualizowania gier, ale z czasem i Valve narodził się pomysł, by był to również sklep. Ten 2011 rok zdecydowanie wziął mi się chyba z tego, że był to moment, w którym molestowałem swojego ojca, by pozwolił mi kupić sobie Garry's Moda właśnie na Steamie oraz Half-Life'a drugiego, który go wymagał. Freaking unbelievable! Baba Booey. Kurde, to chyba były moje pierwsze, naprawdę świadomie zakupione wtedy gry w cyfrowej dystrybucji. Wracając jednak do początków dystrybucji cyfrowej, a przynajmniej do niefizycznych wersji gier, i taki dostęp jako pierwsza miała konsola Atari 2600, która wyszła w 1977 roku dzięki tak zwanej usłudze Dial-Up. Chodzi rzecz jasna o wykorzystanie modemu telefonicznego, więc jeżeli akurat graliście meczyka w CS-a, a matka akurat odebrała telefon, to było już pograne. Na wspomnianym Atari 2600 całość działała na zasadzie podpięcia odpowiedniego kartridża do konsoli, który dawał dostęp do specjalnego serwera z grami, a z którego to mogliśmy je zamawiać i mieć do nich dostęp przez 5 dni, po których trzeba było wykonać połączenie ponownie. Z kolei w latach 90. jak zwykle pechowa Sega wpadła sobie na pomysł usługi Sega Channel, dzięki której za niecałe $13 miesięcznie w ramach abonamentu mogliście sobie pobierać gry na ich konsole. Brzmi znajomo. Tak, i chyba historia zna całkiem sporo przypadków, gdzie pewne pomysły i rozwiązania przyszły zbyt szybko. Ale wychodząc już z prehistorii i wkraczając we współczesne nam cywilizowane czasy, o takiej pełnej dystrybucji cyfrowej znanej nam dzisiaj możemy chyba mówić dopiero gdzieś od czasów siódmej generacji konsol. Czyli mowa tu o 2005 roku, kiedy to debiutował Xbox 360 wraz z Xbox Live Marketplace. A rok później pojawiło się PlayStation 3 wraz z PlayStation Store oraz konsola Wii z Wii Shop Channel. W przypadku pecetów w tamtym czasie, to właśnie Steam zaczynał być liderem pecetowej dystrybucji cyfrowej i coraz bardziej zaczynał kusić nasze portfele. A te nie były jeszcze zbyt grube. A gdy podamy sobie suche cyferki, bo wierzę, że jesteście tego ciekawi, to w takim 2009 roku dystrybucja cyfrowa stanowiła jedynie 20% ogólnej sprzedaży gier. Z kolei 6 lat później, w 2015 roku, było to już 61% ogólnej sprzedaży gier. Z kolei za 2020 rok możemy mówić o udziale w pecetowym rynku 98% dystrybucji cyfrowej gier. W przypadku konsol 78%. Obecnie trudno nam mówić, że na PC mamy w sumie jakiś wybór. I naprawdę nie wiem, gdzie oni upchali te 2% sprzedaży fizycznej za 2020 rok. Teraz musimy mieć konto na jakimś launcherze i chuj.
A wiele gier na pecety nie posiada nawet swoich fizycznych wydań, za wyjątkiem może edycji kolekcjonerskich, gdzie też ciężko czasami mówić o płycie, bo niektóre gry, nawet jeżeli wychodzą na PC w pudełku, to znajdziemy tam w sumie tylko kod, żeby sobie ją aktywować na Steamie czy gdzie indziej. You know, if you want to buy an Xbox or PS4, fine, you've got a disc, but cater for the PC market, for Christ's sake! And then you get the Steelbook! Great! What am I gonna put inside it? The download code? Once I'm done with it, am I gonna go, right, okay, brilliant, let me just slot that... Oh, no! Oh, wait a minute! It doesn't even fit! It doesn't even fit the damn case! I w sumie sami możecie sobie zadać też pytanie, kiedy ostatni raz kupiliście grę na PC w pudełku. Bo mi moja dziewczyna edycję limitowaną Twierdzy Władcy Wojny, i to było jakieś 2 lata temu, a chyba sam sobie w Biedronce kiedyś kupiłem Far Cry'a 4. A to było z 4 lata temu? Chwila. Musicie koniecznie posprawdzać sobie wasze okoliczne Empiki czy tym podobne sklepy, ponieważ można w nich jeszcze wyrwać taką oto kolekcję klasyki, czy to Medieval 2 złota edycja, czy to edycja gry roku Obliviona, klasyczna kolekcja Fallouta, czy też nawet Game of the Year Edition Morrowinda. Tego Fallouta nawet z folii nie odpakowałem. I o ile w tych podanych przeze mnie przykładach Medieval oraz Fallouty mają kod na Steama, tak edycje gry roku Morrowinda oraz Obliviona nie posiadają kodu do aktywacji na Steamie, więc możecie z płyty instalować na ilu urządzeniach chcecie i ile razy chcecie, bo też odpalają te gry bez płyty. Tak, Kairos, to zajebiście, a ja nie mam napędu w komputerze. Nie dziwię się, są też takie czasy, że mało kto to montuje i sam w swoim komputerze tego nie zamontowałem, a taka stacja na USB to też nie jest w sumie duży majątek. I jasne, każdy robi pod siebie, żeby mu tak było wygodnie. Ja osobiście mam stację na USB, bo też czasami coś instaluję. Chociażby mój pakiet Microsoftu z 2007 roku. To już sobie w sumie odpowiedziałem na pytanie, skąd te 2%. Biorąc pod uwagę całość, o której sobie już do tej pory powiedzieliśmy, dalszy sens i bezsens dystrybucji cyfrowej będę analizował w tym filmie pod kątem konsol. Ponieważ to właśnie na nich najbardziej jeszcze jest możliwość wyboru między graceniem sobie albo mieszkania, albo cyfrowej biblioteki. Nie ulega wątpliwości, że cyfrowa dystrybucja to przede wszystkim wygoda. Transakcja kupna to zaledwie chwila, a jeżeli dysponujecie co najmniej przyzwoitym łączem internetowym, to pogracie spokojnie jeszcze tego samego dnia, chyba że mieszkacie na Zadupiu. Jest piątek 22, a ty masz silną potrzebę kupić Skyrima 5 raz i grać cały weekend? Say no more. Także odpada czas oczekiwania na pudełko. Cyfrowa dystrybucja to również świetne narzędzie, które umożliwia mniejszym twórcom wykazania się swoją twórczością, bo i sprzedaż własnej gry nie wiąże się teraz z wydaniem siana oczywiście na produkcję pudełek, czy też na jakiegoś zewnętrznego wydawcę. Od co po prostu praktyką jest w dystrybucji cyfrowej, że właściciel sklepu, w którym sprzedajecie grę, bierze sobie średnio 30% z całej transakcji. Zatem i my, jako taki standardowy konsument, nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na tytuły wielkich korporacji, a mamy dostęp do tysięcy indyków czy innych mniej bądź bardziej ambitnych tytułów. I mnie osobiście bardzo urzekł w ostatnim czasie chociażby Steamowy Valheim od skromnego studia Irongate, i gdyby nie dobrodziejstwo Steama i innych launcherów, raczej taki tytuł i mu podobne mógłby nigdy nie powstać. Również i wiele starych gier ma szansę pojawić się ponownie w sprzedaży dzięki dystrybucji cyfrowej, a nie jedynie w fizycznej kopii wydanej 20 lat temu i chodzącej po 400 zł. Na ciebie patrzę, Wind Waker. Szczerze podejrzewam, że jakby tak czysto hipotetycznie wyszedł pseudo remaster takiego Metal Gear Solid 1 w pudełku, to na takie PS5 życzyliby sobie pewnie co najmniej 150 zł. A w dystrybucji cyfrowej pewnie góra 5 dyszek. Bo i same wydanie takiej gry cyfrowo, nawet jako suchy port, zdaje się mieć więcej sensu dla wydawcy niż zabawa w konwertowanie tego na nośnik fizyczny. Dlatego podoba mi się bardzo zamysł, że jeżeli mamy konsolę danej korporacji, to na niej w jej sklepie cyfrowym możemy kupić gry z poprzednich odsłon tejże konsoli. Może i banał, ale cyfrowa dystrybucja to też większy porządek. Nie musicie się naprawdę martwić o fizyczne kopie, dbaniem o nie i o gracanie sobie nimi mieszkania, choć nie wszystkim to przeszkadza. Odpalacie sobie swój sprzęt, znalezienie konkretnego tytułu do zagrania to sekundy, ponadto jeżeli zabierzecie gdzieś ze sobą swojego kompa czy inną konsolę, to dosłownie zabieracie ze sobą również wszystkie swoje gry. Na pewno, jeżeli w miejscu docelowym waszej podróży jest internet. Nie mówiąc właśnie o tym, że gierki macie w jednym miejscu i taki Steam daje możliwość pofleksowania się całą kolekcją publicznie. A jak ja bym przykładowo zdjęcie swojej kolekcji pudełkowych gier ustawił jako tło na Facebooku, to ludzie by powiedzieli, że jestem pojeba... Ło! Wyjdź z domu dotknąć trawy. Co teraz?
Siaduję sobie też na kilku facebookowych grupkach na Facebooku związanych z konsolami, iż dystrybucja cyfrowa jest lepsza od wydań fizycznych, bo nie muszę wstawać z kanapy i zmienić płyty w napędzie. To był najważniejszy argument. Kurde! Nie chce mi się już grać w tę grę! Co robicie z tymi 15 sekundami więcej w ciągu dnia? Leniwi ludzie, nawet się im nie chce płyty zmienić. Za moich czasów wszyscy zmienialiśmy płyty w napędach. I nikt nie narzekał. Przeglądając sobie internet i czytając różne artykuły czy inne opinie ludzi, spotkałem się z argumentem, iż gry w dystrybucji cyfrowej są tańsze. Ta, to zajebiście. Baba boi. Tutaj zaczyna się chyba największy paradoks. Bo gry w cyfrowej dystrybucji, pomimo iż nie muszą mieć wyprodukowanego nośnika, opakowania, nie muszą być składowane w magazynie, jak i transportowane, a same sklepy nie muszą pobierać swojej marży za sprzedaż, to zawsze są dodatkowe koszta, to nierzadko wciąż kosztują więcej niż w formie fizycznej. Gdzie tu logika? Prosty przykład. Jeżeli miałbym konsolę bez napędu, a swojego Elden Ringa chciałbym kupić cyfrowo w sklepie PlayStation, to zapłaciłbym za niego 299 zł. Z kolei za tę edycję premierową z pierdołami, która powinna być droższa, bo ma tę dodatkową zawartość, zapłaciłem 234 zł. I kiedy podliczę sobie, ile zapłaciłem za wszystkie posiadane przeze mnie 4 fizycznych wydania gry na PlayStation 5, dwie kupiłem w folii, dwie kupiłem używki, to wychodzi 566 zł. I gdybym zdecydował się kupić te same gry w ich pełnych cenach w sklepie cyfrowym, to zapłaciłbym dwa razy więcej, bo 1146 zł. No właśnie, takie PlayStation 5 pierwotnie zostało wycenione jako konsola z napędem za 2300 zł, bez napędu 1850. Taniej? Fajnie. Tyle, że potem na konsoli bez napędu kupicie sobie dwie gry cyfrowo, nagle wyjdzie na zero, a im dalej w las, tym będzie gorzej. Dlatego uważam, jest to moja opinia, że branie konsoli bez napędu jest turbo głupim, nieekonomicznym pomysłem. I obawiam się trochę przyszłości branży, ponieważ sama dystrybucja cyfrowa ma coraz większe udziały w rynku sprzedażowym gier i już teraz pojawiają się nawet plotki, że obecna generacja konsol może już być ostatnią z napędem. Oczywiście nie zapominam o Xboxie Series S, ponieważ on również jest bez napędu, ale wraz z takim Game Passem to chyba najtańsza opcja na spoko granie w setki tytułów. Tu jawi nam się właśnie jeden z potężnych plusów wydań fizycznych. Możliwość dalszej odsprzedaży. Cyfrową grę mamy przypisaną do konta i koniec. Nie za bardzo coś z tym zrobimy, a jeżeli byśmy chcieli konto dalej odsprzedać, to często bywa to trochę stinky cheese. Grę w fizycznym wydaniu możemy tak naprawdę puścić dalej w obieg bez jakichś większych trudności. Czasem nawet i z zerową stratą, jeżeli sami kupiliśmy używkę. Mocne ceny trzymają gry na Switcha. Używki gier od samego Nintendo przeważnie nie schodzą poniżej 30% wartości ceny premierowej. W przypadku gier na PlayStation 5, pomimo deklarowanej ceny nawet i ponad 300 zł za nową grę, to po kilku miesiącach używkę można znaleźć za około 150 zł i mniej, więc tu spadek ceny nawet o 60% spokojnie można zauważyć. Drugą stroną medalu wydań fizycznych, zaraz obok możliwości dalszej odsprzedaży, jest właśnie możliwość ich kolekcjonowania. Trzymając pudełko z grą, możemy rzeczywiście poczuć, że ją mamy. Jest to właściwie pewnego rodzaju magia. Kiedy przychodzi nowa gra, albo bierzecie ją ze sklepu, możecie sobie owinąć z folijki, powąchać, dotknąć, pomacać. Ma to naprawdę swój urok. Jest to trochę wyolbrzymiona obawa, ale nie mamy też tak naprawdę pewności, czy w grę kupioną cyfrowo na takim PlayStation 3 czy Xboxie 360 będziemy mogli wciąż mieć możliwość zagrania w takim 2040 roku. Bo już w ostatnich czasach pojawiały się głosy o wygaszaniu możliwości kupowania gier w sklepach cyfrowych 7 generacji konsol, a co może być za kolejne 10 lat? Czy też jak długo taki Steam czy inne podobne mu launchery będą funkcjonować? Ogólnie nawet sama dystrybucja cyfrowa zna przypadki usuwania kontentu z gier. I posłużę się tutaj przykładem Steamowej wersji GTA San Andreas.
Pewien czas temu wygasły licencje Rockstarowi na 18 utworów muzycznych, które zostały dosłownie z gry wycięte. Ponadto Steamowe San Andreas jest zablokowane na instalowanie modyfikacji. Chyba przez ten smród, jakie zrobiło Rockstarowi sławetne już Hot Coffee. I tak, cała zawartość tej aktywności również jest wycięta, jak również brak jest poprawek tak zwanej drugiej edycji gry. Nie bez powodu zatem ludzie downgrade'ują sobie wersję Steamową San Andreas, po to by chociażby działały mody. I niby dla kogoś mogą to być pierdoły, ale taki przykład pokazuje, że wydania fizyczne wciąż są na pewien sposób nie do ruszenia. Jednak jak odwrócimy sobie tę samą monetę, to okazuje się, że mając przykładowo pierwsze wydanie fizyczne jakiejś gry, to ta może być w pełni zabugowana, czy też pozbawiona aktualizacji, szczególnie gdy mowa o starych grach, a czasem pojawiają się bugi, które skutecznie mogą uniemożliwić swobodne granie, czy też nawet przejście gry. I jeszcze przed siódmą generacją konsol, kiedy wydali grę z jakimś bambulem, który skutecznie utrudniał rozgrywkę, to cały nakład musiał być wycofywany ze sklepów, bo nie mogli tego naprawić aktualizacją. Jak to dosłownie trzeba każdy poszczególny przypadek ważyć i analizować. Co do stabilności cyfrowych kolekcji gier, bardzo fajnie podszedł na przykład Ubisoft. Bo ten postanowił usunąć konto z wykupionymi grami na swoim launcherze gościowi, który postanowił nie logować się na nie przez dłuższy czas. Jasne, zachwalam wydania fizyczne, ponieważ jestem trochę ich zwolennikiem i nie da się ukryć, w tym wszystkim jest pewnego rodzaju subiektywny pierwiastek. Z wydaniami fizycznymi też na pewien sposób jest taki problem, że po prostu one mogą ulegać z czasem degradacji. Odpalając grę przez jakiegoś launchera raczej nie martwię się, że nagle dostanę komunikat komputer nie umie przeczytać pliku, a w przypadku jakiejś starszej gry wsadzonej do napędu może się pojawić sytuacja, w której po prostu napęd tej płyty już nie wykryje. No właśnie, kartridże, płyty CD, DVD, Blu-ray ulegają po prostu zużyciu podczas ich użytkowania. Nie jest to oczywiście powód, by od razu uznać całą kolekcję za bezużyteczny plastik. Wydaje mi się, że chyba tu i teraz większym problemem może być fakt, że tego plastiku jest za dużo w mieszkaniu. Jednak świadczy to o pewnego rodzaju potrzebie digitalizacji, przeważnie starych gier, bo te nowe i tak są już w wersji cyfrowych. I by umożliwić konsumentowi, czyli nam, nie tyle dostępu w formie cyfrowej do tych tytułów, żeby pograć, ale też dla podtrzymania pewnego rodzaju historii, czy też dziedzictwa branży. Myślę, że w idealnym świecie dystrybucja cyfrowa wraz z wydaniami fizycznymi powinny wspólnie koegzystować, i żadna z nich nie powinna zniknąć. Stare gry, nawet jako suche porty, no chociażby z podbitą rozdzielczością, z chęcią chciałbym mieć możliwość zakupienia na nowszych sprzętach. Każdy z nas powinien mieć tak naprawdę możliwość zakupienia gry w sposób przez siebie preferowany, bo wymagania mamy inne, gusta mamy inne, a przede wszystkim budżet mamy inny. Wydaje mi się, że mądrze do całości podchodzi Microsoft ze swoim Game Passem. Dostęp do abonamentu gier, gdzie nawet jak któraś zniknie z całej dostępnej puli, to hej, widziały gałę co brały i mamy świadomość, że to może się zdarzyć. I jeśli ktoś nie podchodzi jakoś szczególnie sentymentalnie i symbolicznie do grania w gry, to jest to naprawdę świetna opcja. Podobnie zresztą Nintendo, wraz ze swoim abonamentem, daje nam dostęp do oficjalnego emulatora swoich gier z konsol NES, SNES, czy Nintendo 64 oraz Sega Mega Drive na Switchu, w stale poszerzanej o nowe pozycje bibliotece. A nawet i samo Sony coś tam grzebie z nowymi subskrypcjami w trzech różnych wariantach. Gdzie ten najdroższy ma dać nam dostęp do 400 pozycji z gier z PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz do około 340 gier z PlayStation 3, 2 i 1 i jakieś tam jeszcze pierdoły. Taka forma dystrybucji cyfrowej naprawdę mi się podoba. Dla mnie to idealny balans. Te gry, które chcę, kupuję w formie fizycznej, otaczam miłością i rzeczywiście czuję, że je mam. A te gierki, w które mogę pograć w ramach abonamentu, to raczej na zasadzie przelotnego romansu niż czegoś, na co bym rzeczywiście skupiał jakąś większą uwagę. Jak sami zresztą widzicie, zarówno dystrybucja cyfrowa ma swoje plusy i minusy, jak i wydania fizyczne gier. I na pewien sposób trudno podejść do tej całości obiektywnie, bo tak jak wspominałem, każdy ma swoje preferencje, jeden może wolić tak, inny może wolić inaczej. I mam doskonałą świadomość, że w tym filmie mogłem podejść do całości trochę subiektywnie, dlatego tym bardziej chciałbym, żebyście wy dali znać w komentarzach o swoich preferencjach, czy bardziej gry cyfrowo, czy bardziej fizycznie, a może jakiś złoty środek w tym wszystkim. Ja zdecydowanie lubię pudełka, o czym cały czas daję pewnego rodzaju wydźwięk w swoich filmach i tak jak wspominałem, jest w tym pewnego rodzaju magia, pewnego rodzaju rytuał i hobby, o którym wstyd się przyznać na rodzinnym spotkaniu albo przy poznaniu dziewczyny. Na zewnątrz, trawa, już! Ocena i komentarz mile widziane pod tym filmem. Dzięki i do zobaczenia innym razem. Hej!